Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim wideo w tym roku. W dzisiejszym materiale postaram się podsumować rok 2019 i uwierzcie mi na słowo, jest co podsumowywać. Pokażę Wam, czy udało mi się zrealizować moje cele na 2019 i oczywiście powiem Wam, co czeka nas w 2020 roku. Zacznijmy jednak od początku. W 2019 roku kanał Sprytny Pieniądz obchodził swoje pierwsze urodziny. Tak, dokładnie, nie przysłyszeliście się. Na chwilę obecną publikuję dla Was wideo od niecałych 2 lat. W tym roku w każdy piątek mogliśmy się spotkać razem i rozważać różnego rodzaju tematy. Dziś, kiedy patrzę wstecz, widzę bardzo wielu nowych widzów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kanału. Widzę również, że niektórzy stali wyjadacze, którzy towarzyszyli mi w 2018 roku, opuścili kanał, co smuci mnie bardzo. W tym miejscu zachęcam weteranów kanału do zostawienia komentarza pod tym wideo. Napiszcie cokolwiek, żebym wiedział, że nadal śledzicie kanał. Będę z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy. Wracając jednak do planów na 2019 rok. W tychże planach miałem zamiar publikować recenzję książek biznesowych, które w mojej skromnej opinii byłyby wartościowym materiałem do przestudiowania dla Was. Ten cel udał mi się po części. Na kanale Sprytny Pieniądz ukazało się kilka wideo o tej tematyce, ale powiem Wam szczerze, że nie cieszyły się one jakimś mega zainteresowaniem z Waszej strony. W związku z tym tego typu wideo nie powstało zbyt wiele. I tutaj wielka prośba do Was, czyli najważniejszych osób na tym kanale. Proszę Was o zostawianie komentarzy i powiedzenie mi, czy chcecie więcej tego typu wideo, czy wolelibyście coś całkiem odmiennego. Uwierzcie mi, czytam każdy Wasz komentarz. Może nie zawsze udaje mi się na wszystkie odpisać, ale Wasze sugestie są dla mnie bardzo ważne i kierują losem tego kanału. Także w 2020 roku zachęcam Was do częstszego pisania komentarzy. Drugim celem na 2019 rok było dodawać więcej wideo na temat rozwoju kanału na YouTubie, jak również innych modeli zarabiania w sieci, ale również i w realu. No, w tym przypadku cel udało się zrealizować i na kanale powstało masę tego typu materiałów, które cieszyły się Waszym sporym zainteresowaniem. W związku z tym ten cel udało się zrealizować w pełni. Trzecim najważniejszym celem na 2019 rok było wypuszczenie mojego autorskiego kursu Zdominuj YouTube'a na światło dzienne. Oczywiście, jak sami wiecie najlepiej, ten cel udało się zrealizować w pełni i to nawet z nawiązką, ponieważ w grudniu tego roku wypuściłem mój drugi autorski kurs Akademia Afiliacji, w którym uczę Was, jak skutecznie zarabiać przez internet dzięki programom partnerskim. Suma summarum, stworzyłem więc 2 własne produkty w 2019 roku, które pomagają Wam zdobywać nową wiedzę i zmieniają Wasze życie na lepsze. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zobaczyć oferty tych kursów na stronie zdominujyoutube.pl i akademiaafiliacji.pl. Linki do nich znajdziecie w opisie tego wideo. Planowałem również, że w 2019 roku kanał osiągnie 10 000 subskrypcji. Jak widzicie, no cóż, ten wynik udało się znacznie przebić i jest to dla mnie coś niesamowitego. 20 000 subskrypcji może dla kogoś wydawać się niewiele, ale dla mnie jest to wspaniały wynik, za który serdecznie Wam dziękuję, bo to właśnie dzięki Wam ten wynik udało się osiągnąć i to Wy budujecie ten kanał. Co do planów na 2020 rok, to są one bardzo ambitne. Chciałbym, aby kanał dalej się rozwijał i pod koniec 2020 roku było nas drugie tyle co teraz. Czy to się uda? Zobaczymy. Będę jednak walczył o nowych widzów z całych sił, możecie być tego pewni. Drugim celem na 2020 rok jest budowanie dochodu pasywnego pochodzącego z tworzenia bezkosztowych zeszytów na platformie Amazon. Dzięki przyrobieniu kursu Produkt 24 Tomka Micherdy nauczyłem się tworzyć tego typu produkty i powiem Wam szczerze, że widzę wielki potencjał w tej metodzie zarabiania w sieci. Studenci Tomka, którzy są już w temacie nieco dłużej ode mnie, uzyskują znakomite wyniki i zarabiają 3, nawet 4 tysiące na miesiąc samych tylko zeszytów i jest to dla nich zarobek pasywny. Oczywiście tego typu zarobki nie powstały z dnia na dzień, ale jak widzicie, ciężką pracą można z tej metody zacząć zarabiać naprawdę ciekawe pieniądze. Jeżeli chcecie, możecie sprawdzić kurs Tomka, link znajdziecie pod tym wideo i jeżeli chcielibyście kupić jakikolwiek z jego kursów, pamiętajcie, że wystarczy wpisać kod Sprytny Pieniądz w miejscu kodu rabatowego, aby skroić 15% zniżkę na każdy z jego produktów.
Następnym planem jest wypuszczenie kolejnych produktów mojego autorstwa. Zastanawiam się w tej chwili nad kilkoma opcjami, ale oczywiście jestem otwarty na Wasze sugestie, więc jeżeli chcielibyście, abym stworzył dla Was jakikolwiek produkt, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym wideo lub napiszecie do mnie na e-mail sprytnypieniądz@gmail.com. Spokojnie, nie gryzę, a z chęcią wysłucham każdej Waszej sugestii na temat tworzenia nowych produktów. Osobiście planuję wypuścić kurs o tworzeniu e-booków własnego autorstwa, jak również chcę stworzyć kurs o tworzeniu stron internetowych generujących nam dochód pasywny. Jak myślicie, czy jest to dobry pomysł? Chętnie wysłucham Waszych sugestii i przeczytam Wasze komentarze. Oprócz produktów w 2020 roku pojawi się możliwość korzystania z usług na stronie sprytnypieniądz.pl. Jest to dopiero pewna koncepcja i zobaczymy, jak ten projekt się rozwinie. W 2020 roku będę budował również wiele nowych stron internetowych. W planach jest budowa strony z ofertą zarabiania na promocjach bankowych, jak również myślę nad stworzeniem np. porównywarki online ubezpieczeń OC. Są to na razie tylko koncepcje i jestem ciekaw, co o nich sądzicie. Komentarz jest mile widziany. Ponadto w 2020 roku chcę wejść we współpracę z innymi youtuberami i rozwijać kanał na nowych rejonach. Sam temat zarabiania w internecie jest kopalnią bez dna i powiem Wam szczerze, że mam mnóstwo różnego rodzaju pomysłów na nowe wideo pokazujące Wam różnego rodzaju aspekty w tej tematyce. Chciałbym jednak wprowadzać pewien powiew świeżości, który cieszyłby się Waszym zainteresowaniem. W związku z tym napiszcie, co chcielibyście zobaczyć na kanale w 2020 roku. Jak widzicie, rok 2020 zapowiada się naprawdę ciekawie i myślę, że będzie on niesamowicie pracowity. Czy uda mi się zrealizować wszystkie te plany? No cóż, zobaczymy. Wiem jednak, że Wasze wsparcie jest dla mnie niesamowicie ważne. Za każdym razem, kiedy widzę, że moje wideo ma kilka tysięcy odsłon, myślę sobie, kurczę, ktoś to naprawdę ogląda i czerpie z tego wartość. Niesamowicie motywuje mnie to do działania bardziej niż cokolwiek innego. Tworzenie dla Was wideo sprawia mi niesamowitą frajdę i uwielbiam to robić. Gdybym mógł, zająłbym się tym na stałe i dostarczałbym Wam znacznie więcej materiałów. Niestety, praca zawodowa, rola męża i ojca trójki dzieci sprawiają, że prowadzenie kanału na YouTubie mam niestety ograniczoną ilość czasu. Wiem jednak, że przyjdzie kiedyś ten dzień, że sytuacja ta się zmieni i będę mógł zająć się tym w pełni. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo się Wam spodobało i zaspokoiło Waszą ciekawość. Jestem niesamowicie ciekaw, co sądzicie o planach na 2020. Może macie jakieś sugestie w tej sprawie? Po raz kolejny zachęcam Was do pozostawienia komentarza. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.